przed taką drużyną. Widzę bardzo serdecznie. Jutro będziesz walczył z Zadim Sanchezem. Jak w trzecim miejscu widzieli dwie jego walki, powiedz, jak oceniasz swojego rywala? No, na podstawie tych dwóch walk nie ma co go oceniać. Jedną przegrał, drugą wygrał. Tak samo szybko przegrał, jak szybko wygrał. Więc walczył w UFC, walczył w Bellatorze. Trenuje w Ameryce w dobrym gymie. Na pewno jest bardzo dobrym wynikiem. Zaskoczył dzisiaj na wrażeniu, że tylko 97 kg jest wolna na wagę. Taki trochę zawodnik w kategorii półciężkiej. Dokładnie. No, nie spodziewałem się tego. Naprawdę liczyłem, że sądziłem, że będzie ważył więcej ode mnie. Tym bardziej jak właśnie gdzieś tam widziałem te urywki z jego walką po zdjęcia, no to był taki troszeczkę bardziej nalany. No będę miał przewagę masy i mam nadzieję siły. Zobaczymy, jak to będzie z szybkością. No i to wszystko się okaże. Masz już jakiś pomysł na to, jak wykorzystać tą przewagę siły masy? 15 lat mam, to jest ten pomysł. Więc to nie jest żadna tajemnica, że będę chciał tą walkę przenieść do porteru i tam szukać rozwiązania. Jeszcze nikomu się nie udało pokonać Diego Sancheza. Myślisz, że jesteś tym, który jako pierwszy znajdzie na jego sposób w porterze? Myślę, że w Stanach jest troszkę inna specyfika. Tam bardziej chcą walczyć z stolicą, bo to jest widowiskowe i chyba nawet tak jest. Nakaz gdzieś od góry tych właścicieli organizacji. I stąd to jest, że nikt go nigdy nie poddał. A jutro może być na pierwszy raz. Znaczy kiedyś musi być na pierwszy raz i no, do tego będę dążył. Tydzień po momencie, tak dwa, będziesz walczył w Bellatorze, czy liczysz na to, że uda ci się właśnie, czy będzie dla ciebie kluczową sprawą rozwiązanie tych, znaczy zakończenie walki jak najszybciej, żeby zadbać jak najwięcej sił? Wysłałeś informację, że lecę do Kanady na walkę w Bellatorze, jednak mówię, koncentruj się na trzeciej walce i to jest dla mnie priorytet. Jeżeli ta walka pójdzie mi dobrze, nie będę miał żadnego razu w kontuzji, to w której wsiadam do samolotu i lecę do Kanady. Nie zakładam taką opcję, o ile ja nie chcę mówić. Jakbyś tak tylko teoretycznie, mówimy, gdyby ci kazano odebrać jedną z tych dwóch walk, to na którą się zdecydował? Na MMA, tak. Czemu? Ponieważ jest w Polsce, ponieważ jest 100 km od mojego miasta rodzinnego, ponieważ będę pierwszy zobaczył na takiej dużej sali, będzie mnóstwo moich kibiców, moich fanów, mieszkańców mojego miasta, którzy mnie znają, kojarzą i chciałbym wrócić dla nich. Czyli usłyszałem to takie słynne wow, które robią ludowozy, kiedy walczysz? Myślę, że na pewno. Poza tym nawet przerobiłem tak swoje skurde wejścia, że na początku jest okrzyk Leonidasa i wszyscy Spartanie krzyczą wow. Oktagon, z tego co wiem, między jednym narożnikiem a przeciwległym słupkiem ma 10 metrów, to jest swoim zdaniem dobry rozmiar. Czy chciałbyś walczyć większym, mniejszym, nie robić różnicy? Wiesz co, mniejszym na pewno łatwiej jest przy jakimś przypadku zacieśnić coś do klinczu i szukać obalenia. Łatwiej złapać przeciwnika, no tutaj będzie dużo miejsca, dużo pracy na nogach, ale na ostatnim MMA tak też był tak duży obstakon, no, udało mi się obalić, więc myślę, że prędzej czy później na tej ziemi się znajdziemy. A jesteś przygotowany na te prawe założyste cepy, które stosuje Eddie Sanchez? Wiesz co, przygotowany, ciężko być przygotowany, bo można trenować i być niby przygotowanym i dostać prawego zamożystego cepa w łeb i paść na ziemię. Ale no wiem, że to bije i będę starał się no, tak prowadzić walkę, żeby, że tak powiem, najmniej być narażonym na to. Wtedy zapowiadając twoją walkę mówiłeś, że planujesz na zwycięstwa i urlop. A jak długi to urlop? Czy czekać kolejna dłuższa przerwa, czy to taki jakiś krótszy wyjazd i powrót do treningów? Na pewno chciałbym sobie zrobić przerwę do końca maja i troszeczkę poświęcić czas właśnie na odpoczynek i na rehabilitację, bo mam kilka urazów, o których nie będę mówił, ale chciałbym je zalecić do końca, ponieważ w trakcie przygotowań do walki no, nie dało się tego zrobić i chcę po prostu MMA i treningi odłożyć na boczny tor, a zająć się tylko ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. Słyszałem z tego, że planowałeś wyjazd do